Od tramwajów zostaną odcięci mieszkańcy północnej części miasta. Opowiada Jan Firlik, dyrektor przewozów tramwajowych w MPK. Pojazdy nie będą jeździły nie tylko po samej trasie PST, ale też na Wilczak czy też na Winogrady. Pozostaje komunikacja autobusowa. 8 pojazdów wahadłowych. Tyle właśnie na czas remontów. Wypożyczy poznańskie MPK. No i to ma być tak na otarcie łez. Ale i tak, będzie na pewno ciężko i zapowiedź tego, co złe wydarzy się w te wakacje, no ale tak jak Państwu powtarzam, żeby kiedyś było lepiej, najpierw musi być gorzej, musi być najpierw remont, muszą być utrudnienia, po to, żeby później było lepiej, szybciej i bezpieczniej. No to teraz ten gorszy czas przed nami, ale później ma już być tylko i wyłącznie lepiej. Głos Wielkopolski, Katarzyna Fertsz i artykuł pod tytułem Wakacje bez pestki. Teraz o prezydencie Komorowskim na rocznicę czerwca 1956 roku. Wszystko wskazuje bowiem na to, że prezydent Bronisław Komorowski przyjedzie do Poznania na obchody 55. rocznicy czerwca 56, chociaż tutaj informacje dość sprzeczne do nas docierały w ostatnim czasie, ponieważ przypomnę, najpierw pomysł był taki, aby tutaj u nas w Poznaniu zainaugurować nasze przewodnictwo, naszą prezydencję w Unii Europejskiej. To pomysł taki narodził się wtedy, kiedy w Poznaniu był prezydent Komorowski wraz z prezydentem Węgier Palem Schmidtem, wtedy Pal Schmidt, a przypomnę, że teraz Węgry mają prezydencję, powiedział, czy nie byłoby symbolicznym momentem przekazanie prezydencji właśnie Polsce tutaj w Poznaniu, bo przecież rok 56 to coś, co łączy i Węgry, i Polskę i byłoby to naprawdę symboliczne. Czegoś takiego nie będzie, ponieważ prezydencja musi być zainaugurowana w Warszawie. Tak oczywiście już mówi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i na to, że u nas będzie inauguracja, nie mamy co liczyć. Ale możemy liczyć na to, że prezydent Komorowski do nas przyjedzie. No i jeszcze podobno jakieś, no ja śmiem twierdzić, że tylko i wyłącznie iluzoryczne szanse na to, że u nas nastąpi przekazanie prezydencji, podobno są, ponieważ no gdzieś tam jeszcze ktoś próbuje w tej materii działać, ale MSZ mówi jasno, nie, stolica. To stolica i to właśnie w stolicy powinno odbyć się przekazanie prezydencji. Koniec, kropka. Czy po tej kropce nastąpią jeszcze dwie kropki, no i później to uzupełni się jakąś treścią, że nie stolica, może Poznań. Zabiegi trwają, ale raczej do czegoś takiego niestety nie dojdzie. Przepraszam, że tak brutalnie, no ale prawda taka właśnie jest. Na otarcie łez prezydent Komorowski ma sam do Poznania przyjechać i uczcić w ten sposób 55. rocznicę poznańskiego czerwca 56. O czym jeszcze dzisiaj czytamy w Głosie Wielkopolskim? Między innymi o tym, co z okazji Dnia Dziecka dziać się będzie w Poznaniu. Tutaj poszczególne informacje na kolejnych stronach Państwo znajdziecie na temat tych imprez, które w Poznaniu będą miały miejsce. No ale nas interesuje inny temat. Skrywana tajemnica Fontanny Wolności. Fontanna będzie gotowa dopiero pod koniec lata. A przypomnę, pierwszy termin, pierwszy dzień maja. Później mówiło się o tym, że w czerwcu. A później, no właśnie, no to później to już jest teraz. No i przesuwa nam się to cały czas. Koniec lata. Wtedy ma dopiero trysnąć woda z tych skrzydeł, z tego żagla, bo różne nazwy na tę fontannę są. No i właśnie wtedy dopiero możemy wszyscy podziwiać. Wtedy, a więc na końcu sierpnia, gdzieś tam późno. Konstrukcja o masie 600 ton stanie na specjalnych słupach, no ponieważ tutaj podobno jakieś problemy są. No nic dziwnego, jeżeli tyle razy już było przesuwane. Otwarcie fontanny Wolności to rzeczywiście coś na rzeczy być musi i o tym dzisiaj czytamy na stronie 8 w Głosie Wielkopolskim. Piotr Talaga taki artykuł Państwu proponuje. I my jeszcze o czym? My jeszcze Państwu powiemy o jednej rzeczy z Głosu Wielkopolskiego, o wędrówkach z lampą naftową po Forcie III. Już mówiliśmy Państwu w serwisie informacyjnym Raport w poniedziałek o tym, że teraz, w ten najbliższy weekend będzie jedyna niepowtarzalna okazja zwiedzenia Fortu numer 1 w Poznaniu na Starołęce. Głównie okazję taką będą mieli mieszkańcy Lubonia, ponieważ tamtejsze Towarzystwo Miłośników Historii organizuje takie właśnie wyjście i zwiedzanie Fortu numer 1. No ale Fort numer 1 to nie jedyny fort w naszym mieście. Mamy jeszcze kilka innych. No i teraz o forcie, który nad Maltą jest obecny. Malta ma atrakcji co niemiara. Jezioro, stok, tor saneczkowy, przecież bardzo duży i bardzo piękny teren rekreacyjny, no i również Fort III. Tyle tylko, że ten fort jakby taki troszkę zapomniany. A ten fort naprawdę warto zwiedzić. Zmieniać to ja bym w nim nic nie zmieniał, ponieważ to chyba najgorsze, jeżeli sami ingerujemy w historię. Ten fort powstał 130 lat temu, no i prawie niezmieniony trwa tak do dziś. No i o tym, że ten
Frankfurt zwiedzamy właśnie z lampą naftową. Proszę zobaczyć. O tym czytamy w artykule w Głosie Wielkopolskim. Dlaczego jest to tak ważne? Ano dlatego, że 130 lat temu prąd, no to troszkę nam się nie składa wszystko do kupy. Mówił jeszcze prowadzący moment temu, że tutaj nic nie było zmieniane od tych 130 lat, no i nie zmieniajmy nic, no to, czyli prądu tam nie ma. W całość wszystko się zebrało, no mam nadzieję, że tak. Czyli lampa naftowa w dłoń i zwiedzać Fort III. O tym dziś Elżbieta Podolska, Głos Wielkopolski, strona 11. No i tam Państwa teraz odsyłam. Odsyłam również najmłodszych poznaniaków. Co jakiś czas na różnego rodzaju imprezy, które mają miejsce w Poznaniu, no to teraz kolejna atrakcja. Był już Młodzieżowy Dom Kultury na Wildzie przy drodze Dębińskiej numer 21, godzina 11, tam ekowidowisko muzyczne Nasza Łąka, a od godziny 9 do godziny 12 Osiedlowy Dom Kultury Słońce na osiedlu Przyjaźni 120 również organizuje swój Dzień Dziecka, tam całą imprezę przygotowują harcerze, no i tam również serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci. Moc atrakcji i niespodzianek czeka na dzieci z klas początkowych, szkół podstawowych, czyli już wiemy dokładnie, do kogo ta impreza jest kierowana. No ale jeszcze o tym, co dziś wieczorem, bo Dzień Dziecka nie kończy się w południe, on trwać będzie przez dzień cały oczywiście. Godzina 18.30, Poema Cafe, ulica Wodna 12. Tam wernisaż wystawy, malarstwa dzieci połączone z czytaniem bajek. Także dzieci artystami oczywiście, że być mogą i warto takie prace również podziwiać. Godzina 18.30, wernisaż wystawy malarstwa dzieci połączone z czytaniem bajek, ulica Wodna 12, Poema Cafe, a dokładny wykaz tych imprez, które z okazji Dnia Dziecka będą miały miejsce dziś, przez dzień cały w Poznaniu. Możecie Państwo znaleźć na oficjalnej stronie miasta Poznania pod adresem www.poznan.pl. A teraz Gazeta Wyborcza, ten nasz poznański dodatek. No i mało przyjemny temat, tym bardziej, że to temat, o którym musimy mówić w Dniu Dziecka. Ale trudno, prasa pisze, prowadzący czyta. Toalety na Euro 2012. Wiadomo już, gdzie w Poznaniu będą nowe szalety publiczne. W 9 punktach Poznania przed Euro staną nowoczesne automatyczne toalety publiczne. Miasto wyda na nie 2,5 miliona złotych. Pierwsze zostaną oddane do użytku późną jesienią. Niestety nie zawsze udało się znaleźć miejsce tam, gdzie toalety są najbardziej potrzebne. Jakie to miejsca? Po pierwsze, Park Sołacki, dalej Dąbrowskiego Przybyszewskiego. Na tym skrzyżowaniu również stanie taka automatyczna toaleta publiczna. Dalej Wieniawskiego, Most Teatralny, Błonia Wildeckie. No piękna nazwa, po raz pierwszy taką nazwę widzę, no ale może coś takiego w Poznaniu jest. Strzelecka, Zielona i przy ulicy Wielkiej kolejne. Taki właśnie obiekt stanie. Taki, czyli nowoczesny szalet automatyczny. To też warto podkreślać. Nowoczesny, automatyczny szalet publiczny. No i to wszystko ma być gotowe jeszcze przed Euro 2012. Euro 2012 to oczywiście impreza piłkarska. To jeszcze dwa słowa o piłce nożnej, ponieważ media wszystkie w Poznaniu mówią, że każde z tych mediów dotarło swoimi kanałami do nieoficjalnych informacji na temat zmian personalnych w Lechu Poznań. No i również m.in. portal e-Poznań, m.in. Radio Merkury, m.in. Gazeta Wyborcza. No to już to chyba nie są do końca nieoficjalne informacje. Zwolnienie dyrektora sportowego, a więc Marek Pogorzelczyk. Po pierwsze, już nie dyrektor sportowy. Po drugie, pan Łukasz Mowlik, a więc do tej pory kierownik drużyny. Te osoby miały spotkanie z zarządem Lecha i tutaj było jasno powiedziane, z tymi panami już klub Lech Poznań współpracować nie chce. Ale to początek zmian w Lechu, ponieważ kolejne zmiany to już zmiany pod kątem nazwisk piłkarzy, również z kilkoma spośród zawodników. Lech Poznań jako zarząd będzie chciał się rozstać. Z kim? Na razie dokładnych informacji nie ma. Gdzieś tam krążą takie czy też inne plotki, ale my plotek powtarzać nie będziemy. Zobaczymy. No wiadomo tylko tyle, że już kilku zawodników na pewno chce z Lecha odejść, m.in. Semir Stili czy m.in. Artiom Srudnev, jeżeli dobra oferta oczywiście tym zawodnikom się trafi, a w to raczej nie wątpię. Siergiej Kliwec. Również mówi się o tym, że ten zawodnik może odejść, ale to już tak sam z siebie, nie dlatego, że klub chce się go pozbyć. Kogo klub chce się pozbyć? Na pewno nie trenera. Na kolejny sezon José Mari Baquero dostał propozycję nowego, dwuletniego kontraktu, ale za mniejsze niż dotychczas pieniądze. No chyba patrząc na efekty prac hiszpańskiego selekcjonera, nic dziwnego. Wielkie zmiany w Lechu Poznań, Gazeta Wyborcza, strona pierwsza, później kontynuacja tego tematu na stronie 16. No a my teraz kontynuujemy temat Dnia Dziecka.
Dziecka, czyli kolejne atrakcje w naszym mieście z okazji Dnia Dziecka. Właśnie później jeszcze szybciutko będziemy zaglądać do internetu. No i jeszcze szybciuteńko zapytamy Weronikę Szymańską o to, czym dziś zajmować się będzie w serwisie informacyjnym Raport, a później już pan Jan Namysł, firma InnoMed. Jest za 6:10. My wracamy po krótkiej przerwie. Teraz materiał odnośnie Dnia Dziecka w Poznaniu. Na czym polega praca na uniwersytecie i dlaczego warto studiować? Odpowiedzi na te oraz inne pytania poznają wszystkie dzieci, które w najbliższą środę, 1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka odwiedzą Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Na spotkanie zapraszają najmłodszych prorektorzy profesor dr habilitowany Jacek Guliński oraz profesor dr habilitowany Zbigniew Pilarczyk. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji. Będą miały szansę porozmawiać z przedstawicielami władz uczelni, obejrzeć togi czy wziąć udział w pierwszym w swoim życiu egzaminie. Wydarzenie rozpocznie się punktualnie o 9:00 w budynku Uniwersytetu przy ulicy Wieniawskiego 1. Zbiórka odbędzie się przed Aulą Lubrańskiego, skąd dzieci przejdą do Auli Uniwersyteckiej, a następnie sali 17. Spotkanie potrwa do godziny 10:00. Zapraszamy do poznańskiego sklepu Music Store, największego sklepu muzycznego w Wielkopolsce. Gitary, perkusje, klawisze, studio i scena. Wszystko w jednym miejscu. Music Store Poznań, ulica Wielka 21. Już dziś o tym Państwu mówiliśmy, przestrzegając, proszę uważać, dziś wybierając się na dworce kolejowe w całej Polsce. Główne zmiany to co prawda Warszawa, ale również my w Poznaniu mamy się czego obawiać, ponieważ także u nas pewne zmiany już są przygotowane, już weszły w życie odnośnie nowego rozkładu jazdy PKP, a to dopiero początek, bo nowy rozkład to jest rzecz jedna, remont to jest rzecz druga. 1 czerwca wszedł w życie letni rozkład jazdy PKP. Przewoźnicy dodali kilka składów jeżdżących do miejscowości urlopowych, m.in. Kołobrzeg. No i to jest informacja dobra. Informacja zła jest taka, że rozpoczyna się generalny remont torów na odcinku Poznań-Wągrowiec, a w związku z tym bardzo duże utrudnienia czekają tych spośród Państwa, którzy dojeżdżają do pracy, którzy dojeżdżają do szkoły na tej właśnie trasie. No i sporo hałasów też, tak, nawet tutaj u nas, dzień jak co dzień, nawet w Dzień Dziecka, ci Państwo wolnego nie mają. Serdecznie pozdrawiamy i ukłony do samej ziemi dla tych, którzy za te hałasy odpowiadają. No a teraz zmiana portalu nie radiomerkury.pl, ale portal epoznan.pl i tutaj już o Dniu Dziecka, no to może troszkę ciszej dookoła się zrobi, bo przecież to święto, a święto trzeba jakoś uczcić. Dzień Dziecka, zobacz jak go spędzić. My już dziś w początku dnia Państwu o tym mówiliśmy, co warto zrobić, gdzie warto się wybrać. No to teraz tylko tak szybciuteńko w skrócie. Od 9 do 12 osiedlowy Dom Kultury Słońce na osiedlu Przyjaźni. Później m.in. godzina 11 to już Młodzieżowy Dom Kultury numer 1 przy Drodze Dębińskiej. Dalej godzina 13, Stary Browar zaprasza dzieci, również na specjalne warsztaty. Przypomnę, jeszcze trwa przecież 18. Biennale Sztuki dla Dziecka i w związku z tym również spore atrakcje. No i MPK zaprasza szczególnie najmłodsze dzieci na Dzień Dziecka z bimbolą. Piękna nazwa. Godzina od 12 do 16 na stacji początkowej Maltanki. Tam wszystko się rozpocznie. No i dalej jeszcze już dojeżdżając oczywiście tą właśnie bimbolą do zoo, no to będzie można spędzić Dzień Dziecka w zoo. I tutaj również trasa wycieczkowa po forcie trzecim. O tym forcie już dziś w początku dnia również Państwu mówiliśmy. epoznan.pl, tam szczegóły Państwo znajdziecie. Tego jak spędzić Dzień Dziecka. No to wszystkiego dobrego wszystkim dzieciom życzymy. Teraz przed nami Weronika Szymańska i króciutko o tym, co dziś w serwisie informacyjnym Raport, później pan Jan Namysł, firma InnoMed. Thank you.
Wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze. Niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa, naprawa na miejscu lub holowanie pod wskazany adres klienta. Oraz auta osobowe. Firma Furman, ulica Chudzickiego 14, Luboń. Numer